Oto stadion łódzkiego Widzewa, 15 tysięcy widzów i najciekawsze fragmenty, niestety nieliczne, z meczu Polska-San Marino. Jak wiemy, Polacy wygrali ten mecz 1-0 po bramce strzelonej w 70 minucie przez Jana Furtoka. Bramce strzelonej zresztą w dość kontrowersyjny sposób, do czego przyznał się zresztą sam strzelec po meczu. Co ciekawe, jak widzimy na tych fragmentach, goście również mieli okazję do strzelenia bramki, ale za często nie stają w meczach międzypaństwowych przed takimi okazjami. Być może brakowi ich doświadczenia również zawdzięczamy to, że nie było jeszcze gorzej. A komentarze prasowe po tym meczu są utrzymane w podobnym tonie. Tytuły w przeglądzie sportowym. Ale kino 1-0 z San Marino oraz Impotencja 2, nawiązując do tytułu Impotencja, którym opatrzona była relacja w piłce nożnej z bezbramkowego meczu z Cyprem przed 6 laty. W tekście czytamy m.in. chwilami chciało się płakać, śmiać na przemian albo wyć do słońca na łódzkim stadionie. Tak źle wypadli nasi reprezentanci. A to kolejna wspaniała sytuacja dla gości. Nie wykorzystał jej Baciok. Cena strachu to tytuł relacji w katowickim sporcie, gdzie czytamy niemal w ostatniej chwili uniknęliśmy kompromitacji na europejską, a może światową skalę. Inne gazety jeszcze ostrzej krytykowały naszą reprezentację. Nowa Europa swoją relację opatruje tytułem kompromitacja i pisze, że Polacy pokonali San Marino w stylu dyskwalifikującym ich jako piłkarzy zawodowych. Tytuł w Trybunie Ludu, gol za 2 punkty, ale gra, siąść i płakać. Oraz Furtok, złota rączka, co krytykuje autor strzelca bramki w ten sposób za to, w jaki sposób Furtok to uczynił. A to właśnie sytuacja, po której padnie zwycięska bramka. Podawał Roman Kosecki. A Furtok, co wyraźnie widać na tym ujęciu, strzelił tę bramkę ręką. I jeszcze raz wracamy do przeglądu sportowego, który tak kończy swoje sprawozdanie. 1-0 w Łodzi to spore prawdopodobieństwo remisu w San Marino, porażki z Turcją oraz klęski z Anglią, Holandią i Norwegią. Mamy jednak nadzieję, że ta najbardziej pesymistyczna z wizji się nie spełni. Na razie musimy poczekać do 19 kwietnia, kiedy to biało-czerwonym ponownie przyjdzie zmierzyć się San Marino, tym razem na wyjeździe. Ta udana interwencja Aleksandra Kłaka również zapobiegła nieszczęściu. A za chwilę zobaczymy, jak grają nasi rywale w grupie.